Bezpłatne zajęcia organizowane w Kieleckim Centrum Bilardowym czekają na młodych Kielczan, którzy chcą wolny czas spędzać aktywnie i czegoś się jeszcze nauczyć. Kielce grają w bilard. To akcja, której celem jest zagospodarowanie wakacji oraz popularyzacja tej nie do końca jeszcze docenianej w Polsce dyscypliny. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno osoby, które mają już jakąś wiedzę, jak i te, dla których będzie to pierwsze spotkanie ze sportem na zielonym suknie. Staramy się rozdzielić uczestników na poziom umiejętności, żeby do każdego starać się dotrzeć. Jest to trudne, na 20 powiedzmy osób, które przychodzi, jest to trudne, ale staramy się do wszystkich dotrzeć indywidualnie. No i potem w zależności od poziomu zaawansowania rozdzielamy i przydzielamy ćwiczenia. Oprócz tego staramy się też na każdych zajęciach, oprócz tych ćwiczeń technicznych, wprowadzić jakąś zabawę na zasadzie gry. Do dyspozycji uczestników jest 8 stołów bilardowych oraz jeden do snookera. Mogą korzystać także z innych atrakcji. Tarczy do darta, piłkarzyków czy PlayStation. Wybierając z licznych propozycji kieleckich instytucji kultury, świetlic oraz klubów osiedlowych, ci młodzi ludzie postawili właśnie na bilard. Zacząłem grać bilarda tutaj. Zainteresowałem tym się na targach. Przyszła taka pani do mnie, mama Janoszka, i powiedziała, że tutaj jest wakacje i ferie od 12 do 15. Tak się po prostu zainteresowałem. Dlaczego bilard? No pewnie dlatego, że to niby że sport, ale taki bardziej umysłowy. Bardzo mi się to spodobało. Mogę tu też umysł trochę wyćwiczyć. No i ciekawe zajęcia są ogólnie, więc dlatego przychodzę. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 15 w siedzibie Kieleckiego Centrum Bilardowego na placu Moniuszki. Organizatorem akcji Kielce grają w bilard jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe oraz Urząd Miasta Kielce.